wszystko do jednego wora? Na rachunek przyszła pora. Opłata miesięczna za nieprawidłowo segregowane odpady 82 zł od gospodarstwa domowego. Jak powinna funkcjonować miejska komunikacja? Zapytano w ankiecie mieszkańców Suwałk, kierując ją w pierwotnym zamyśle do seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem. Na pytania jednak odpowiedziało znacznie szersze grono zainteresowanych. Udział w konsultacjach oczywiście wzięło szereg suwalczan, również pracujących, uczących się itd., więc zebraliśmy naprawdę bardzo dużo interesujących informacji, uwag i wniosków do tego, jak powinna funkcjonować komunikacja. To jakby z jednej strony, a z drugiej strony ja też obserwuję, jak ta komunikacja wygląda. Porównuję sobie to z tym, jak funkcjonuje komunikacja w innych miastach, większych, mniejszych, w Polsce i za granicą. Przy okazji troszkę potestowałem tego lata, jak to gdzie indziej wygląda. Z ankiet i obserwacji wynika kilka, nawet dość daleko idących wniosków, które mogą wprowadzić miejskie autobusy na tor wiodący w tym samym kierunku, co oczekiwania pasażerów. To, co wejdzie w życie 1 lipca przyszłego roku, czyli chociażby zintegrowany wspólny bilet z Polregio, czyli z naszymi szynobusami, które łączą Suwałki z Białymstokiem i ze stacjami pośrednimi. No i tutaj to pierwsze rozwiązanie polega na tym, że podróżny, który ma bilet na Polregio, czyli na szynobus, będzie mógł godzinę przed wyjazdem przejechać na stację autobusem komunikacji miejskiej właśnie na podstawie tego biletu Polregio i w drugą stronę osoba, która przyjedzie do Suwałk z biletem Polregio, będzie mogła przez godzinę po przyjeździe szynobusu skorzystać z autobusu komunikacji miejskiej właśnie na ten bilet kolejowy. Jak zapowiada Grzegorz Krysa, rozkład jazdy suwalskich MPK-ów zostanie zsynchronizowany z szynobusami. Los tej zmiany jest więc przesądzony, ale są i kolejne pomysły, które również ulokowano w czasie. Już 1 stycznia w życie ma wejść inna zmiana. Nowy rodzaj biletu, tak zwany czasowy. Na początek myślimy o bilecie godzinnym i bilecie całodobowym. Te pozwoliłyby na przesiadki z linii do linii bez konieczności kasowania kolejnych biletów. To nam da w przyszłości taki przyczynek do dalszych zmian, chociażby do próby przekonania mieszkańców do przesiadek. Chcielibyśmy zacząć prostować linie komunikacyjne przechodzące przez miasto i doprowadzić do takiej sytuacji docelowo, w której te linie komunikacyjne nie będą meandrować przez miasto, tylko będą jak najprostszymi i jak najszybszymi trasami się przemieszczać. Natomiast pasażerowie tak, żeby mogli zmieniać linie, przesiadać się w sposób zintegrowany na wybranych przystankach. Po zakończeniu budowy ostatniego odcinka trasy wschodniej możliwe byłoby sprawne połączenie północnej części miasta z terenami firm działających w strefie ekonomicznej. Krysa mówi o skróceniu podróży z około 40 minut do nawet 20. Taka linia mogłaby w jego ocenie ruszyć za około rok. To, jak mówi zastępca prezydenta, powinno skłonić mieszkańców pracujących w strefie do pozostawienia własnych aut na parkingach osiedlowych. Miałoby to więc też walor środowiskowy.